ostrości. Ręka, twarz, wyśmienicie. Udało się nam dojechać. Sukces. Ale to jest, wygląda trochę zabawkowo, nie? Znaczy, że takie małe ogrodzonko, takie zobacz. No, o, lanos jakiś. Myślisz, że wlatuje zaraz na tor i ustanawia nowy rekord? Ale wydaje dużo dźwięków. Nie no, tam jest całkiem spory ten tor jest. Chłe, chłe, chłe. Nowy rekord. Mamy ustanowienie nowego rekordu. Nowy rekord pieszo. To jest bardzo ciekawe, ktoś przyjechał na tor Priusem. To by się spodziewał. Idziemy właśnie sobie nitką toru. Ty, 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 ty. Jak ci podoba tor? Bardzo fajna. Idziemy właśnie po torze. Dowiedziałem się właśnie, że różnica poziomów to jest około nawet 6 metrów. Tak, więc tor nie jest... ktoś przyjechał. Ale jadą szybko. Co? Jesteśmy takie fajne opaski. Opaski bardzo... To Łódź. Tak. I numery, będziemy mieli tak, losowanko. Będzie losowanko przejazdu jakąś fajną furką. Wyścigówki. Fajny. Ile pali? Pan w kasku na głowie siadał. Taki masz? Także... 13. Do rozlosowania przejazd. Stresuję się. Chciałbym się przejechać. Kolejna osoba. 4,76 nie przejedziemy się niczym dzisiaj. Spokojnie, jeszcze mamy dużo losowań. To tutaj przejadę chyba. Zdewastowany tor. Włączyli płytę poślizgową, a my jesteśmy w punkcie widokowym. Musimy biec. Biegniemy, Tomek, biegnij. Oczywiście głównym założeniem toru jest poprawienie techniki jazdy przez kierowców. To nie jest jakieś ściganie oczywiście. Zero ścigania. Korweta, korweta. Papa to, że... Powiedz papa to, że... Opuszczamy już to, że... Papa. A co tutaj stoi? Jest normalnie na tym, nawet na Google Mapsie już mają tor Łódź. Tak? Mhm. Wpisujesz normalnie tor Łódź i jedziesz na tor Łódź.
Podobał ci się, Tomek? Podobało mi się, bardzo fajny tor, naprawdę. Będzie zapierdol, bardzo szybkie jeżdżenie na tym torze. Myślisz, że jeden zlecik jakiś tam? Na początku jak weszliśmy, to trochę się zdziwiliśmy, bo tor jest bardzo wąski. Ciężko może by na jakieś wyścigi takie... Parę samochodów. Parę samochodów, że z wyściganiem się nawzajem, no to będzie dosyć ciężko. Raczej czasówki, raczej... Do kartów idealny, nie? No do kartingu idealny dla zwykłych samochodów, jednak trochę za wąski, jeśli miałyby się wyprzedzać między sobą. Dzisiejszego dnia została wyznaczona tylko część toru, otwarta była. Żeby można było sobie pochodzić po nim i popatrzeć sobie pod pewnym kątem z górki, bo właśnie to jest ciekawe. Tor nie jest płaski absolutnie, to jest... Różnica terenów to jest nawet coś ponad 6 metrów. Tak, tak, tak mówili organizatorzy i to było bardzo legit. Nie ma żadnych zdolności geodezyjnych, więc mógłbym powiedzieć nawet, że jest więcej niż 6 metrów. Powiedziałbym pewnie, że jest 15, ale potem bym stwierdził, że jednak przesadzam. Ale nie, zakręty też są pochylone w odpowiednią stronę. Tor jest ciasny i taktyczny, tam ludzie płaczą, że da się go zrobić na dwóch biegach, na niskich biegach, bo nie ma, w sumie nie ma chyba prostej takiej długiej. Cały tor ma 1,5 km, aktualny rekord to 57 sekund, jeśli dobrze pamiętam, zrobiony przez M3. Myślę, że najlepszy czas zostanie wykręcony przez coś lekkiego, jakieś MX-5 najmocniejsze, albo jakaś 500 Abarth na przykład. Bardzo fajnie było widać, jak jechał F-Type, a za nim jechał A45. Tak, i A45 tak doszło F-Type, że siedział mu tak milimetr na duperce. Hamowanie niebezpieczne na A1. Więc tak, jeśli chodzi o ceny na torze, bo już są podane, 300 zł będzie kosztował podstawowy kurs doszkalający. Przygotowanie do jazdy, prawidłowa pozycja za kierownicą, prawidłowe operowanie kołem kierownicy, ćwiczenie praktyczne, wyjmowanie okularów ze schowka w czasie jazdy, a potem otwieranie załóżników twarzą, ćwiczenie na płycie chodnikowej, na płycie poślizgowej, o i ćwiczenie optymalnej optymalnego racing line na torze, to wszystko w ramach tego podstawowego kursu, który kosztuje 300 zł, tak? To fajnie. Ale czyli to ćwiczenie jak... Apexów. Czas trwania 2,5 godziny, czyli za 300 zł mamy kurs doszkalający, który w sumie ma całkiem sporo rzeczy w sobie i trwa 2,5 godziny. Teraz to, co nas wszystkich interesuje, to Track Day. Tak, tor będzie otwarty dla ludzi. Który kosztuje 200 zł, może się zmieścić na torze wtedy 18 samochodów. Ale co mamy za to 200 zł? Za 200 zł mamy 2 godziny. 2 godziny. 200 zł. 2 godziny za 200 zł to jest całkiem dobry deal. Ha, jeszcze lepiej, właśnie doczytałem. W tygodniu 2 godziny będą kosztować 160 zł, a w weekend 200. To jest bardzo dobra cena. Przyjedziesz, Beto? No. Przyjedziemy, Beto. Przyjedziemy i zrobimy odcinek. Malanem też. Jak wpuszczą Malana, to przyjadę Malanem też na to. Jak macie silnik na sprzedaż od Malana, to będzie chyba kupiec. Jakbym wjechał na tor Malany, to absolutnie bym go nie oszczędzał. Tylko ciekawie, właśnie mógłby wybuchnąć wtedy. Podobało nam się bardzo. Podobało nam się, tak. Tak. Wchodźcie na naszego fejsa, tam wstawiamy różne artykuły, różne fajne ciekawostki. Gdzie specjalnie jedziemy do jakiegoś miejsca, żeby zrobić artykuł. Więc może na przykład będziecie chcieli przeczytać nasz artykuł. Także zapraszamy na naszego Facebooka i Instagrama. Strony kocham gotować. Nie wiem czemu, zawsze wam to w głowie, jak ty co mówisz. No. Także elo. Trzymeczka. Yo. Elo. Trzymanko. See ya. Ale manewr niebezpieczny. I spend my nights being wide awake.